Rodzaje ankiet. No w zależności od tego, w jaki sposób ona jest dostarczana do osoby badanej. I po kolei sobie te rodzaje omówimy. Pierwsza to jest ankieta pocztowa. To Państwo, to młodzi jesteście, to pewnie nie pamiętacie tego, ale to w swoim czasie to była niezła draka, dlatego że to w latach 90. firma, która się nazywa Claritas, ona chyba jeszcze istnieje. O, tu jest napisane Claritas Polska, to rozesłała tego, czy w ogóle dostarczyła jako druki bezadresowe straszną liczbę rzeczywiście do ludzi. Część wypełniała, tam w środku są dane osobowe, co tam się je, co się pije, czyli zwyczaje konsumenckie najprzeróżniejsze. No i oni potem się zajmowali oczywiście tym, żeby wyłącznie handlem, tymi adresami. To znaczy, że jeżeli tam jakaś firma chciała robić mailing czy coś w tym rodzaju, no to oni kupowali od nich te adresy, oni sprzedawali. Także na tym zrobili niezły biznes. Także to jest przykład ankiety pocztowej, a nawet może druku bezadresowego. Nie wiem, no w tej chwili to już pewnie by nie przeszło, ale nie wiadomo. Teraz drugi przykład to jest ankieta, z którą docieramy do badanego za pomocą prasy. To jest czasopisma, zwłaszcza prasa kolorowa, często tego typu ankiety robi, jeżeli chciałaby poznać trochę gusty swoich czytelników, dowiedzieć się, co by ich interesowało, no to wtedy tego typu ankiety zamieszczają. No i tu Państwo widzicie, są pytania sformułowane w prosty sposób, wszędzie jest krateczka, trzeba ją zakreślić w zależności od stanu rzeczy. Także no to jest takie narzędzie proste, w sumie, którym będziemy jeszcze dzisiaj wielokrotnie mieć do czynienia. Tutaj podstawą takiej ankiety prasowej to musi być prostota. Tak szczerze mówiąc, z metodologicznego punktu widzenia to trochę za długi jest ten wstęp, prawda? Nie wiadomo, czy badany przez ten wstęp przejdzie. A to się tam i tak z góry świeci, także to nie ma problemu. To się nie przejdzie przez ciąg rzutnika. To jest przykład ankiety roznoszonej. Ona jest roznoszona i zostawiana badanemu w domu do wypełnienia. To jest ankieta konsumencka. Ona jest bardzo gruba. Ma ponad 100 stron. Strony nie są numerowane w takim wypadku, żeby nie zniechęcić badanego do wypełnienia tej ankiety. Tam jest w środku mnóstwo pytań, no na pewno fajnych i ciekawych, no ale niestety prawa autorskie firmy Millward Brown, SMG KRC nie pozwalają, żebym Państwu pokazał. Aczkolwiek no miałem skan okładki, no to pozwoliłem sobie. Nie, może to badanie, to jest realizowana ta ankieta w ramach badania Target Group Index. To jest największy projekt konsumencki w Polsce i być może największy na świecie, poza badaniami telemetrycznymi. Więc być może ktoś z Państwa miał okazję być dobranym do realizacji, trafił do próby tego badania. No to pewnie wie, co tam jest w środku, bo to w sumie prawdopodobieństwo jest duże. Projekt jest realizowany od 98 roku. Teraz kolejny rodzaj to jest ankieta wypełniana pod kontrolą ankietera. To jest taka sytuacja, że ankieter tą ankietę przynosi. Z reguły jest realizowane jeszcze inne badanie w takiej sytuacji, no bo musi być jakiś powód, żeby ankieter przyszedł do badanego. No i potem tą ankietę daje mu i prosi o wypełnienie. To znaczy zamiast zadawać pytania, bo ankieter siedzi, prawda, w tym czasie, no może sprawdzać kwestionariusz wywiadu, czy tam czegoś nie pominął i tak dalej, a badany sobie siedzi tutaj obok i wypełnia tą ankietę. Po co, znaczy z jakiego powodu tego typu rozwiązanie się stosuje, czy ankieter nie mógłby pytań tej ankiety zadać badanemu samodzielnie? Otóż sprawa polega na tym, że akurat
ta ankieta jest, pochodzi z badania ISSP, International Social Survey Program, nie pamiętam, ale chyba dalej będziemy mieli napisane. To jest badanie, które jest realizowane w wielu krajach świata. W tej chwili to chyba w granicach 50. Można wejść na stronę i zobaczyć ISSP albo International Social Survey Program, to powinno się Państwu wyświetlić. Kraje są różne oczywiście, no mają różny poziom rozwoju ekonomicznego i społecznego. W związku z tym też różny jest poziom realizacji badań. I dlatego przyjęto, że najmniej taką trudną do zrealizowania formą tego badania będzie ankieta wypełniona przez respondenta. Tutaj badaczom chodziło, żeby wystandaryzować międzykrajowo to badanie i z tego względu zrobili po prostu ankietę. Także nawet jeżeli to badanie, przy którym ta ankieta jest rozdawana, no to się nazywa nośnikiem, prawda? Badanie jest nośnikiem tej ankiety i ankieter dostaje. To badanie może być na zupełnie inny temat. Zresztą moduły tematyczne projektu ISSP też się zmieniają. Co roku jest inny. Także to jest po prostu przy okazji jakiegoś badania, które jest realizowane na dobrej próbie, jest dostarczane badanym. Teraz ankieta audytoryjna, no to znane Państwu badanie PISA, jakaś stara okładka z 2003 roku. No, w tej chwili będzie realizowane, w tym roku wypada realizacja badania głównego. To będzie się działo w marcu w tym roku, także będziemy mieli za jakiś czas najnowsze wyniki. No właśnie, a wiedzą Państwo, jaka jest dziedzina wiodąca w PISA w tym roku? Matematyka. Dobrze. No tak, ale ja tu mam do czynienia z fachowcami, chciałem trochę też dać szans innym, żeby się wypowiedzieli. Proszę Państwa, elementy narzędzia badawczego, czyli to narzędzie badawcze, no to jest ta ankieta, no i dookoła tej ankiety trzeba uwzględnić szereg elementów, które są konieczne, żeby ta forma gromadzenia danych zadziałała. I to są, proszę Państwa, takie elementy jak list zapowiedni, to jest poprzedza badanie, prawda? Potem to badanie zasadnicze. Nie wiem, dlaczego tu mam przekaz napisane. Badanie zasadnicze. To jest tak, list wprowadzający, kwestionariusz ankiety musi być, czyli to, co badany będzie wypełniał. Instrukcja ogólna i instrukcje szczegółowe do poszczególnych pytań. Ewentualne materiały pomocnicze, jeżeli coś badanemu trzeba pokazać. Materiały dodatkowe. To szczerze mówiąc nie wiem, co tu może wchodzić w grę, nic mi do głowy nie przychodzi, ale jest jeszcze rano, także może potem mi coś przyjdzie. Gratyfikacja, no tak, to takie różne gratyfikacje niekiedy się daje, jak Państwo wiecie. No i ewentualnie zaadresowana koperta do firmy badawczej, jeżeli to jest zostawiane na przykład w domu respondenta, czy wysyłane do niego. Listy ponaglające, jest taki też element, które też monitami są nazywane. To w tej sytuacji się stosuje, gdy badany uporczywie nie chce wypełnić i odesłać ankiety. No i podziękowanie za udział w badaniach. Też musimy mieć te wszystkie dokumenty przygotowane, zanim badanie zaczniemy. Ja po kolei teraz to pokażę. List zapowiedni ma za zadanie poinformować badanego o tym, że badanie będzie realizowane. Z reguły się wysyła list, znaczy przed wysłaniem ankiety jeszcze wysyła się list zapowiedni, dlatego że jeżeli tego się nie zrobi, no to jak przyjdzie ankieta, no to najbardziej prawdopodobne jest, że osoba badana wyrzuci ją do śmietnika w tym momencie. Oczywiście badany może się nie zgodzić na udział w badaniu, bo to jest jego niezbywalne prawo, dlatego musi być karta zwrotna, którą można odesłać.
że badany się nie zgadza, no i oczywiście znaczek pocztowy, żeby nie musiał ponosić kosztów wysłania tej karty. Zresztą to jest wymagane w tej chwili wszystko, jeżeli Państwo dobierają próbę w PESEL-u. List zapowiedni. No to w zasadzie nie jest dobry może przykład tego listu, ale już chyba list pokazywałem, omawiając kwestionariusz. W związku z tym teraz taką broszurkę Państwu pokażę. To ona pochodzi z firmy Unilever. No i to jest przygotowanie pracowników do tego, że będzie przeprowadzone badanie pewnie satysfakcji. Dlatego, że firmy z reguły to badają właśnie. Także na czym polega badanie? Kiedy będzie badanie tutaj? Jeżeli ktoś jeszcze coś chce wiedzieć, no to tu jest podany adres kontaktowy, znaczy numer telefonu, pod który można zadzwonić. Także wszystko jest tutaj napisane. Jeżeli to badanie będzie realizowane, to w tym momencie już nikt nie będzie zdziwiony, prawda? Także wiadomo, kiedy? W kwietniu 1999 roku. Teraz tak, kwestionariusz ankiety jest tym najważniejszym elementem, który to jest to coś, co badany będzie wypełniał. No i tam to jest w sumie dosyć jasne, co on powinien zawierać, prawda? Powinien zawierać na okładce logo, nazwę badania, tytuł, nazwę instytucji, która realizuje badanie, tytuł badania, jakiś element graficzny dobrze zdać, żeby to nie było takie nijakie. No i numer ewidencyjny, no bo przecież potem to musi być wiadome, kto wypełnił, a kto nie wypełnił, prawda, tutaj. I od kogo pochodzi która ankieta. To jest oczywiście poufne, zna to tylko firma badawcza, no ale musi być identyfikowane. To nie jest głosowanie, że wrzucacie Państwo do urny głosy swoje i potem nie wiadomo, kto wrzucił który. Kto głosował dobrze, a kto źle. Na okładce lub na wewnętrznej stronie okładki zamieszcza się na ogół instrukcję ogólną. No i potem już na poszczególnych stronach pytania. Ważne jest, żeby ten layout był jakiś przejrzysty, aby były instrukcje szczegółowe do pytań. Zaraz wszystko pokażę, jak to wygląda. Na ostatniej stronie się umieszcza prośba o to, żeby sprawdzić, czy niczego się nie pominęło, wypełniając ankietę, po podziękowania. Ten podpis, to nie wiem skąd się tu wziął, na ogół się jednak nie trzeba podpisywać. Oraz miejsce na uwagi, zawsze powinno być zostawione miejsce na uwagi, to jest taki gest w stronę badanego. Tutaj mamy przykład okładki i instrukcji. No może ten rysuneczek nie jest jakoś bardzo wyrafinowany, prawda? Ale to on bardzo pozytywnie działa, nawet jeżeli nie jest taki. No może tak lepiej, że nie widać tej twarzy, bo to w ten sposób tutaj taki klimat anonimowości się buduje z badanym. Także to jest zrobione dosyć profesjonalnie. Zresztą to chyba stare jest, 94 rok. No wtedy jeszcze taka poligrafia była, jak tutaj widzicie. Także o, tu jest ten numer, który identyfikuje, kto to wypełnia, tę ankietę. Jeżeli to jest pocztą wysyłane, no to wtedy na tej podstawie tego numeru się identyfikuje, kto przysłał, kto odesłał ankietę wypełnioną. No i w zależności od tego albo się wysyła monit, że bardzo by nam zależało i tak dalej, albo się wysyła podziękowanie za udział w badaniu i za odesłanie wypełnionej ankiety. Instrukcje są dwóch rodzajów. Jedna jest ogólna, odnosi się do całego kwestionariusza. Oprócz tego są instrukcje szczegółowe do poszczególnych pytań zamieszczone przy tych pytaniach. No i teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Instrukcja ogólna. To jest z tego modułu ISSP, ja ją dałem, co tutaj napisałem na dole. I tu macie też Państwo ten adres archiwum danych socjologicznych, gdzie badanie ISSP, Survey Program, no jednak program, nie project, gdzie ISSP jest archiwizowane i stamtąd możecie sobie pobrać dane z dotychczas zrealizowanych modułów i tak samo możecie pobrać też materiały.
jak ten kwestionariusz, którego tutaj fragmenty będę Państwu przedstawiał. My mówimy kwestionariusz, no oczywiście badanie, badacze używają słowa ankieta, bo to łatwiej się komunikować jest z badanym, mówiąc o ankiecie, nie o kwestionariuszu. Badacze nazywają ankietą znaczy metodę badawczą, prawda? Nie to, co jest do wypełnienia, nie tą książeczkę, bo tam oprócz tej książeczki jeszcze jest 10 innych rzeczy, jak ten list zapowiedni, jak monity i tak dalej. Także ankieta to jest technika badawcza. Natomiast to nazywamy kwestionariuszem. Tutaj badacze, zwracając się do badanego, zawsze używa się słowa ankieta. I teraz proszę zobaczyć, to jest fajnie zrobione, dlatego że to jest krótkie. W sumie. Ja tutaj w zeszłym roku, jak prowadziłem zajęcia z tego tematu, to takie dałem taką bardzo długą, nikt tego nie był w stanie przeczytać, więc ja myślę, że badani też nie byli w stanie tego przeczytać. Natomiast jeżeli jest coś takiego, co jest w zasadzie wyjaśnienie wystarczające tutaj. Przede wszystkim trzeba tak ośmielić troszeczkę tego badanego. Nie jest potrzebna jakaś dodatkowa wiedza. Jesteśmy przekonani, że każdy będzie w stanie przedstawić własne opinie i tak dalej. Tego typu zachęty należy umieszczać we wprowadzeniu, bo to rzeczywiście też buduje klimat i pozwala zwiększyć response rate. Także to jest instrukcja ogólna. Oprócz tego jeszcze są instrukcje szczegółowe do poszczególnych pytań. To jest pytanie pierwsze z tej ankiety. No i w sumie jest to proste, prawda? No są jakieś krateczki, są jakieś cyferki, no ale szczerze mówiąc trzeba jednak powiedzieć, no bo może nie wiem, może trzeba byłoby skreślić wszystkie odpowiedzi niepotrzebne. No ludzie prawdopodobnie różnie będą reagować. Jeżeli Państwo uczestniczą w różnych gremiach, to pewnie też wiecie, że tu się skreśla, tutaj się podkreśla, tutaj się krzyżyk stawia, tutaj w tym momencie coś. Także to jest bardzo, bardzo różnie. No, rady naukowe różnych instytucji też, proszę Państwa, przodują w tym, w wymyślaniu tego typu. Na przykład jest tak, nie, wstrzymuje się od głosu, to trzeba skreślić dwie odpowiedzi. No, gdzie tu jest logika? Właśnie dobrze, żeby osoby, które należą do prezydium rad naukowych różnych instytutów, no właśnie przyszły tutaj do nas, to wtedy się dowiedzą, w jaki sposób należy tworzyć dokument, z którym ludzie mają coś zrobić. Także to no się wydaje takie proste. Te cyferki są tylko po to, żeby potem ułatwić przy wprowadzaniu danych, przy przenoszeniu danych na nośnik komputerowy, żeby po prostu to ułatwić. To koder nie będzie musiał liczyć, która to jest kratka, prawda? Bo ma od razu cyferki i będzie mu w ten sposób łatwiej. No tutaj jest z kolei, tutaj w pytaniu 11 został zmieniony format. Tam były kratki pionowo, no, a tutaj mamy kratki poziomo. I w tym momencie no, typowy, proszę Państwa, błąd, na przykład w PISie, bo w PISie też jest stosowany ten format i nie tylko uczniowie robią błędy, wypełniając kwestionariusz ucznia i tam swoje opinie na temat szkoły. Tam są dziesiątki tych itemów kwestionariuszu badania PISA, ale jeżeli to jest u dyrektora, to proszę Państwa, dyrektor robi dokładnie te same błędy, mianowicie zaczyna po prostu zaznaczać na przykład w jednym wierszu albo coś i to zupełnie nie ma w tym żadnej logiki. Mimo że to się wydaje oczywiste dosyć, konieczna jest instrukcja. Zmieniamy, przechodzimy na inny format zaznaczania odpowiedzi, od razu instrukcję trzeba dać. Prawda? Jeżeli to może nam się wydać, że to jest niepotrzebne, czy może nawet badany odczyta, że, no, mówiąc delikatnie, nie mamy do niego zaufania. Teraz jest inny format pytania, gdzie trzeba wpisać. Tutaj też proszę zobaczyć, że instrukcja, bo pytanie tak na dobrą sprawę zaczyna się dopiero tutaj, w tym momencie. No to jest wprowadzenie do pytania.
wprowadzenie, które też pełni formę takiej instrukcji czy komentarza. No bo w zasadzie to pytanie powinno wystarczyć. Natomiast trzeba troszkę tego wyjaśnienia tutaj podać, dlatego żeby badanych ośmielić niejako. No i tutaj jest taka właśnie też instrukcja, prosimy wpisać w nowych złotych. To pochodzi z 99 roku był ten moduł, nie, w 99 był realizowany. No i proszę Państwa, to też może Państwo już tego nie pamiętacie, bo to było lat temu 12. Natomiast ja to pamiętam świetnie, jakie były cyrki wtedy z ankietami. Dlatego, że denominacja była 1 stycznia 95 roku. I potem przez 2 lata, proszę Państwa, to była taka sytuacja, że w obiegu były stare i nowe banknoty. Na przykład banknot 100 złotowy wprowadzono dopiero nowy banknot 100 złotowy wprowadzono dopiero pół roku po denominacji. Czyli przez pierwsze pół roku po denominacji obowiązywał banknot o nominale 1 miliona, prawda, zamiast 100 zł. No, nie było innego po prostu, trzeba było tym płacić. Więc ludzie musieli jakoś sobie z tym dawać radę, prawda, bo tu mieli takie nominały, tu mieli takie. We wszystkich sklepach był obowiązek ustawowy podawania podwójnej ceny, prawda, na każdym produkcie była podwójna cena podawana, w nowej i w starej walucie. No ale ludzie sobie no tak upraszali, że no jedną operowali. Przyzwyczaili się do starej waluty, w związku z tym podawali na ogół w starych złotych. I to potem wielu ludziom zostało jeszcze na wiele lat, proszę Państwa. Mimo że to było realizowane 4 lata po denominacji, stare banknoty obowiązywały do grudnia 96 roku, od 97 można było tylko wymienić w banku już, jeżeli ktoś miał zapas. Natomiast ludzie przez wiele lat jeszcze operowali tymi kwotami. To był dla badaczy jakiś problem, dlatego że nie było wiadomo, tak na dobrą sprawę, jeżeli respondent wpisał jakąś kwotę do ankiety, bo to jest poza kontrolą ankietera w pewnym sensie, no to w tym momencie nie bardzo było wiadomo. No, poglądy ludzie na temat, bo to jest pytanie o poglądy na temat zarobków w zawodach, prawda? Ile tam lekarz, internista. Tutaj jest, to jest pierwsza część tego pytania. Badany jest proszony o to, aby określił, ile jego zdaniem osoby w tych zawodach, tych zawodów tam było chyba 9 czy 8 w tym pytaniu. Jest proszone o to, aby określić, ile jego zdaniem te osoby zarabiają. Ale zaraz jest zadawane następne pytanie, a ile te osoby powinny zarabiać zdaniem badanego? No tak w domyśle jest, że to chodzi o sprawiedliwe zarobki, prawda? Tak jak badany uważa. No i potem się porównuje te jedne odpowiedzi z tymi drugimi. Na przykład badacze wyciągają wniosek, czy ludzie uważają, że robotnikowi wykwalifikowanemu w fabryce to powinno się płacić więcej niż się płaci. Prawda? Jak, co ludzie na ten temat sądzą? Na przykład czy ludzie sądzą, że lekarz jest niedopłacanym zawodem, czy przepłacanym? Także to w przypadku różnych zawodów bardzo różne tutaj wychodzą ciekawe wnioski. To jest fajne pytanie. No i dzięki temu te dane są jeszcze. Proszę sobie zerknąć do tych danych. Tam badacze bardzo dużo zrobili, żeby to wszystko wyprostować, ale te dane są dostępne w tym archiwum i można sobie zobaczyć rozkłady tych odpowiedzi. Tam są kwoty najprzeróżniejsze i do końca nie wiadomo, czy to było podane w starych złotych, ale oni, bo w starych operowało się z kolei tysiącami, prawda? Także denominacja była 10 tysięcy do jednego, więc to w ogóle bardzo trudne. Ludzie się mylili bardzo często. Tu jest polecenie, prosimy wpisać w nowych złotych, oni wpisywali w tysiącach starych złotych i w tym momencie część kwot jest tam bardzo dziwnych rzeczywiście w tych wynikach i niewiele z tym można zrobić. Prawda? Także badacze naprawdę niekiedy mają to ciężki zawód, dlatego że takie rzeczy się pojawiają i w tym momencie no co można zrobić? Badany po prostu poda nam nie w tej walucie, w której powinien. Także tu jest przykład następnego pytania.
Znowu jest zmieniony format, no takie nietypowe dosyć, prawda, bo to jest taka skala i w tym momencie trzeba umieścić siebie, swoją pozycję, ocenić. No, to się nazywa samoocena pozycji społecznej, to pytanie. No i tutaj polecenie też musi być podane, dlatego że to jest format nowy, którego nie było w poprzednim pytaniu. No i teraz jeszcze często się też umieszcza pytania z elementami graficznymi. To jest bardzo fajne pytanie. To są pokazany jest przypuszczalny różny kształt struktury społecznej. Prawda? Jak ona może wyglądać? I w tym momencie badanego się potem prosi o to, żeby określił, jak ta struktura społeczna w Polsce wygląda, prawda? Także to jest dosyć fajne, ale to trzeba wyjaśnić, prawda, co on ma z tym zrobić, no bo respondent to weźmie do ręki i co, prawda, czy on ma te cyferki tu zakreślać, to musi być dokładnie wyjaśnione. O, że odpowiedzi na pytania zapisujemy na następnej stronie. Także to jest tylko rysunek. Że wszystko musi być, proszę Państwa, podefiniowane w ankiecie. No i teraz jeszcze tak, powiedzmy, oprócz tych instrukcji, no to można byłoby też przyjrzeć się, jak wyglądają pytania. To jest ankieta prasowa, z tego co pamiętam. I ja bym chciał, żeby Państwo zwrócili uwagę na tę część. No, na tą ostatnią kolumnę, dlatego że to będzie przedmiotem naszego drugiego wykładu. Ta grupa cech, które tutaj są, które, proszę zwrócić uwagę, zatytułowane są, znaczy symbol rozpoczyna się od litery M, każdej z tych cech, to są cechy metryczkowe, o których będziemy mówić na kolejnym wykładzie i warto sobie zobaczyć, przyjrzeć się przed tym wykładem, jak wyglądają te cechy metryczkowe w praktyce, jak wygląda narzędzie, którego celem jest uzyskanie informacji o tych, zgromadzenie informacji o tych cechach. Także warto sobie naprawdę przeczytać tutaj, bo my będziemy mówić, jak to się robi. Tam będą takie pewne proste zasady i jak ja to Państwu powiem, to Państwu się wyda, no to jest oczywiste, prawda? To proszę zobaczyć tu pewne rzeczy. Wtedy proszę sobie przywołać to, co tutaj Państwo widzą. Zobaczycie Państwo, że ludzie robią to w sposób zupełnie inny, prawda? Nie mając tej takiej elementarnej wiedzy, z którą Państwo będziecie mieli okazję zapoznać się na tym wykładzie, który będzie po przerwie. No teraz tak, listy ponaglające monity. Na ogół 3 się wysyła, no 4 to już tak nam bardzo zależy, ale 3 to jest taki standard przyjęty na świecie. 3 wysyła się. No oczywiście mają już różne sformułowanie. My jesteśmy bardzo grzeczni z reguły w tym pierwszym, ale w tym drugim to już trzeba wzbudzić poczucie niepokoju, prawda, poczucie winy u respondenta, że coś może się stać złego, jeżeli on tego nie wypełni i nie odeśle. Także to też jest jakaś taka sztuka pisania tych monitów, aczkolwiek badacze sobie z tym jakoś radzą, widocznie mają w sobie pewne pokłady takich emocji, które ten monit pozwoli im jakoś pozwoli się pozbyć tutaj. Tutaj to chyba nic nie widać, nie wiem, to już taki list jest. To też jest stare z 1994 roku. Ja myślę, że jak stare wykorzystuję, to wtedy nikt mi nie powie, że coś komuś zabrałem, prawda? I nie będzie problemów z prawami autorskimi, które oczywiście na to wszystko obowiązują, co tu Państwu pokazuję. Także
Tak, tutaj jak Państwo, to jest taki też standardowy chwyt. Jeżeli ankieta do Pani nie dotarła lub zaginęła, prawda? To znaczy w domyśle jest, jak Pani ją po prostu wyrzuciła do kosza. To bardzo prosimy do nas napisać lub zatelefonować. Następny egzemplarz ankiety zostanie Pani wysłany natychmiast. No nie ma siły, prawda? No, kobieta wyrzuciła ankietę do kosza, no, no badacze piszą jej, że oni przyślą następną. No i to tak będzie, nie wiadomo dokąd będzie wszystko trwało. No to już rzeczywiście trzeba to wypełnić. Także ten... A to jest podziękowanie, tak. Myślałem, że kolejny monit. Ale podziękowanie tutaj... To podziękowanie jest w sumie elementem budowania atmosfery wokół badań. Tak na dobrą sprawę ona służy... chyba całej branży badawczej. No ale oczywiście, ponieważ tak jak Państwu mówiłem na początku naszych spotkań, na pierwszym spotkaniu, badania w Polsce to są głównie badania marketingowe, w związku z tym, no oczywiście, jeżeli tutaj Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wysyła podziękowanie, no to korzystają z tego wszyscy, czyli przede wszystkim marketing. Natomiast ja szczerze mówiąc, to nie widziałem, żeby firma marketingowa wysłała podziękowanie, pomimo tego, że w standardach branżowych jest to określone. Po prostu to jest pewien standard tutaj. Jeżeli należą do międzynarodowych organizacji, powinni tego przestrzegać. No ale wiecie Państwo, jak to u nas jest. U nas się tnie koszty. W związku z tym tego firma, no bo to jednak jest koszt, prawda? Trzeba tam, nie wiem, ileś tam tego wysłać. Powiedzmy z 1000, nakleić na to wszystko znaczki, zawieźć to na pocztę, już chodzi parę tyśków. Po co, prawda? Można sobie to... Tego, no wysłaliśmy, no to tam respondenci mają, tak? Także tak się robi. I teraz tak, ostatnia forma ankiety, która ostatnio stała się popularna, no bo powiedzmy, że te pocztowe, no stosuje się niekiedy, dlatego że no nie wszyscy jednak korzystają z internetu, zwłaszcza na próbach ogólnopolskich. To warto jest posługiwać się ankietą pocztową. Ankietę pocztową nieraz się stosuje w sytuacjach, gdy badany został wylosowany do wywiadu kwestionariuszowego, ale z jakiegoś powodu ten wywiad nie został zrealizowany. I okazuje się, że jeżeli badacz wysyła potem tą ankietę do tej wylosowanej osoby, to ona często odpowiada. Odsetek zwrotów jest duży. W przypadkach, gdzie wywiad nie został zrealizowany, mimo często wielokrotnej wizyty ankietera nie udało się zrealizować wywiadu, bo na przykład respondent bał się wpuścić, czy wylosowana osoba bała się wpuścić ankietera do domu. W związku z tym no, za pomocą ankiety można dotrzeć do takich osób. Zwroty są dość wysokie, to jest w granicach 30-50%, to jest bardzo dużo. To są osoby, do których już próbowaliśmy raz dotrzeć. I to jest, proszę Państwa, ważne, dlatego że w każdym solidnie przeprowadzonym badaniu powinniśmy wiedzieć, kim są osoby, które były wylosowane, a z różnych przyczyn nie wzięły udziału w badaniu. Prawda? Bo to wygląda w ten sposób, że informacje, które gromadzimy w badaniu, pochodzą tylko od osób, do których dotarliśmy. Prawda? I w tym momencie tak, mamy wylosowaną próbę. Próba wylosowana jest poprawnie z całej zbiorowości. Po czym tylko z częścią osób udaje nam się zrealizować badanie. Co musimy wiedzieć, prawda? Musimy wiedzieć, że ta część, z którą się udało zrealizować badania, niekiedy to jest bardzo niska część, znaczy bardzo niewielka część, bo ten współczynnik realizacji on w tej chwili niekiedy bywa bardzo, bardzo niski i nie przekracza nawet w niektórych firmach 30%, no to w tym momencie tylko od części osób się dowiedzieliśmy. Musimy się upewnić, że ci, o których się dowiedzieliśmy tego, co chcieliśmy się dowiedzieć, oni są reprezentatywni dla ogółu. To znaczy, że ten non-response, czyli te odmowy są rozłożone tak jakby w sposób losowy.
No więc, żeby się o tym przekonać, trzeba się od tych osób, które odmówiły się, czegoś dowiedzieć, prawda? Na przykład, żeby zobaczyć, że to są tej samej płci, czy w tym samym wieku, co te osoby, które zgodziły się wziąć udział w badaniu. Także dlatego się tego typu badania robi. I oczywiście no, wtedy lepiej jest docierać za pomocą poczty, ankiety pocztowej, niż za pomocą ankiety internetowej, dlatego że no, tam często są osoby w podeszłym wieku, na wsiach mieszkające, no, do których za pomocą internetu się jeszcze póki co nie dotrze. Także dlatego ta forma tej ankiety pocztowej, czy ankiety papierowej, mimo że to się może wydaje archaiczne, a tu Państwu dałem same przykłady z lat 90. pochodzące, ale cały czas jest stosowana i jej rola właśnie do tej kontroli reprezentatywności prób, ona będzie rosnąć cały czas, dlatego że w tej chwili, zwłaszcza w projektach realizowanych ze środków publicznych, za pieniądze publiczne, dużą uwagę zwraca się na te standardy jakości, także myślę, że Państwo nie raz jeszcze będziecie zmuszeni, chcąc, nie chcąc, właśnie się zastanawiać, jak ten monit sformułować tutaj. To jest, także myślę, że może to, o czym dzisiaj mówimy, to się Państwu bardzo może przydać. Natomiast ankieta internetowa, no takich form jest bardzo wiele. Ja tu wybrałem taką, która, no to jest portal, który świadczy w zasadzie wszystkie usługi w tej dziedzinie. Państwo pewnie też mogą sobie na to kliknąć. Oni zarówno można u nich umieścić ankietę, jak i można przygotowaną już ankietę. I oni się zajmują tym, żeby tą ankietę ktoś wypełnił. Jak też można skorzystać z oprogramowania, żeby własnoręcznie ułożyć taką ankietę, opublikować ją w tym. Także no proszę Państwa, tutaj są różne rodzaje kont, także tą ankietę można sobie tam wybrać, zobaczyć, jakie są warunki, umieścić tam, coś się płaci wtedy, ta ankieta jest na u nich na serwerze i jakoś to jest rozsyłane, dystrybuowane do potencjalnych badanych. Teraz tak, co ja chciałem tutaj Państwu pokazać. O, tutaj na przykład jest takie badanie, czytelnicy książek elektronicznych. Rozumiem, że no tu nawet osoba odpowiedzialna za badanie się podpisała osobiście. Ona jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak Państwo widzicie. To warto przeczytać tą introdukcję. No, także do takich celów też coraz częściej studenci wykorzystują tą platformę. Właśnie możliwości gromadzenia danych za pomocą ankiety elektronicznej dystrybuowanej poprzez internet. Także no w każdym razie tutaj jak Państwo widzicie, no proste są, bo to są coś w rodzaju tych radio buttons, że można wybrać tylko jedną, prawda? Nie można wybrać tutaj dwóch. O. To jest taki obiekt, jak Państwo widzicie. Tutaj też jest lista wyboru, czyli można sobie tam jakiś wiek kliknąć, na przykład ten. Potem dalej wykształcenie trzeba podać. Od jak dawna korzysta z książek w wersji elektronicznej? No szkoda tutaj, że ta pani, która to układała, nie dała odpowiedzi, że w ogóle nie korzystam w tym momencie. No może to jest adresowane tylko do osób, które w jakiś sposób korzystają, nabyły czytnik, czy kupowały takie książki w jednym z portali, które się zajmują dystrybucją tego typu produktów. Także nie wiem, jak to jest dystrybuowane, no w każdym bądź razie, jak Państwo widzicie, tutaj są te różne, także w wolnej chwili tam warto sobie obejrzeć tą ankietę. O, tutaj na przykład jest inny obiekt umieszczony jako to pole do zaznaczania, prawda, zwany checkbox i tutaj można wybrać tylko trzy. Zobaczymy. Znaczy ten obiekt z reguły nie ma kontroli liczby wyborów, więc ja tego nie wypełniałem wcześniej, ale jestem przekonany, że tu pewnie przejdzie
możliwość wybrania więcej, tak? Zgadza się, prawda? Bo to jest standardowy obiekt Windowsowy, także w oparciu o to są konstruowane te narzędzia. Tutaj jest albo lista z pojedynczym wyborem, tak zwany radio buttons, czyli tak jak w radiu kiedyś było, że były te klawisze, które odpowiadały różnym falom wtedy, jak to się mówiło, różnym częstościom w tej chwili, jak mówimy. No i wtedy, jak się wybrało fale długie, no to UKF się wyłączał, prawda? W tym momencie, jak się wcisnęło UKF, no to wtedy wyłączały się fale długie. Także stąd się wzięła nazwa tego obiektu. No a checkbox, no to Państwo pewnie wiecie, skąd to się wszystko wzięło. W jakim języku najczęściej czytasz? No jeżeli to jest okrągłe, no to już nie wybierzemy dwóch, prawda? Jak Państwo widzicie. Także to są możliwości w każdym razie tych obiektów, z których potem to się wszystko konfiguruje. One jakieś są, jeżeli się zna, no to w tym momencie wiadomo, że takiego polecenia nie ma co dawać, ponieważ to tutaj nie ma możliwości w tej ankiecie, żeby to kontrolować. Prawda? Może sobie wybrać ile chce. Dlaczego akurat trzy? Trzy komplikują bardzo. Ja Państwu odradzam tego typu pytania, gdzie będziecie Państwo oczekiwali, żeby wybrał co najwyżej ileś. To jest, proszę Państwa, bardzo skomplikowane. Jak ktoś się zajmuje teorią testów, to pewnie wie, jakie to komplikacje. To do autokorelacji prowadzi. Są po prostu... No jest struktura danych, jest nie do analizy w każdym bądź razie potem. Wychodzą przedziwne rzeczy z tego wszystkiego. Także to najlepiej niech sobie badany. No jeżeli czyta więcej niż trzy rodzaje, no bo czytam to, co zaznaczyłem, no może te dziecięco-młodzieżowe to może akurat nie pasują. No ale już sensacyjno-kryminalne mogłyby pasować, literaturę faktu też, fachowe też mogę czytać, no ale mogą też mnie interesować religijne, prawda? No może pięć mnie rodzajów książek, czy dziedzin książek interesuje, dlaczego trzy akurat w tym momencie. Także to jak się właśnie formułuje, to też te pytania też warto zwracać uwagę. To zresztą to, o czym mówimy, że jest pewna logika pytania jako narzędzia gromadzenia danych, to w sumie jeżeli te trzy odpowiedzi, powiedzmy, były z jakiegoś powodu ważne, prawda, że dzięki temu, że stosujemy pytanie, w którym badany może wybrać co najwyżej trzy odpowiedzi, no to wtedy, nie wiem, uda nam się od niego uzyskać te jakieś, powiedzmy, informacje no pierwszego wyboru, te, które tutaj są w tym top of mind i w tym momencie będziemy wiedzieć coś więcej, prawda, zmusimy go do tego, żeby nam powiedział, po który produkt sięgnie, jeżeli wejdzie do sklepu, a tam będzie na tej półce tych produktów mnóstwo. Ale gdyby to, proszę Państwa, było ważne, to prawdopodobnie informatycy opracowaliby odpowiednią formatkę do tego rodzaju pytań. Jeżeli to się nie stało, to znaczy, że jest to niepotrzebne, prawda? Nie ma tutaj tego. Tu się korzysta z tych najprostszych obiektów. I jak widać, nikomu to nie było potrzebne w tym momencie. Jak coś nie było potrzebne, coś nie jest zdefiniowane, mówiąc inaczej, coś nie jest dostępne w tych narzędziach, które mają Państwo w elektronicznych ankietach, to znaczy, że tego nie ma, że to nie warto z tego korzystać, bo to jest niepotrzebne po prostu. Także dlatego to powinno być najprostsze, prawda? Tu jest albo checkbox, i może Państwo umieścić sobie ile chcecie, albo to radio button, list, gdzie można wybrać z listy tych okrągłych kółeczek tylko jedną odpowiedź. Także tak to wygląda. Tu są też, proszę Państwa, bo tu od razu jak tu kliknę, to tu się włącza ten checkbox. Tu są też takie pola, gdzie można odpowiedź wpisać tekstowo. Prawda? To zawsze jest dostępne w każdej ankiecie. I warto korzystać z tej możliwości. Potem jest jeszcze coś fajnego tutaj. No nie wiem sobie. Proszę tytuły i nazwiska autorów trzech przeczytanych przez Ciebie ostatnio e-booków.
Jak to mogę wpisać? No coś się popsuło chyba, prawda? To inne, to ja tutaj mogę. Do tego pola mam dostęp, natomiast... A nie, jest dostęp, dobrze. Może musiałem na poprzednie pytanie odpowiedzieć. Także tak to wygląda. No w każdym razie, jak wypełnię tą ankietę, ankieta internetowa ma to dobrego, że to jest pewien rodzaj, nie wiem, takiej interakcji z tym środowiskiem tych badanych, którzy tą ankietę wypełnili. Proszę bardzo, tutaj, znaczy tu akurat jest informacja o firmie, że oni już tam od początku istnienia to tyle ankiet zostało wypełnionych, ale każde badanie z reguły ma taki taką informację, bo to jest wszystko oczywiście zliczane natychmiast, prawda? Nie ma powodu, żeby te ankiety gdzieś się gromadziły. To jest tylko formatka służąca, która służy do pozyskania informacji. Informacje lądują na serwerze, prawda? To jest aplikacja. Także nie ma nigdzie wypełnionych ankiet, tylko od razu te informacje wchodzą do bazy. W związku z tym nie ma nic, znaczy nie ma powodu, żeby nie można było natychmiast obejrzeć wyników. I to jest, proszę Państwa, bardzo dobre. To znaczy lepiej działa taka aplikacja, w których nie można obejrzeć wyników, zanim się nie wypełni. Prawda? Ja tu nie wypełniłem, a mimo wszystko te wyniki mogę obejrzeć. I gdy się dobiera firmę, przez którą chce się zrealizować badanie za pomocą ankiety internetowej, to warto zwracać uwagę na takie rzeczy. No bo teraz co? Ktoś zgodzi się wypełnić tą ankietę, się zastanawia, to ja zobaczę, jak inni to wypełniają. No i w tym momencie po prostu sobie przejrzę. Aha, no tak, tu piszą to. No nie mogę na głupa wyjść, nie? W takim razie to ja też napiszę. Także proszę Państwa, tak nie powinno być. To już nawet jeżeli na mojej ulubionej stronie Legii Warszawa, to tam jest tak, a tam który piłkarz, prawda, był Twoim zdaniem najlepszy w tym ostatnim meczu. To ja nie mogę zobaczyć, co inni odpowiedzieli. Ja najpierw muszę wybrać jednego, dopiero wtedy mogę wejść na wyniki i sprawdzić w tym momencie, aha, a inni myślą jednak tak, prawda? Albo aha, o, inni myślą tak jak ja w tym momencie. Także w tego się mogę dowiedzieć i co więcej, nie mogę już drugi raz wypełnić tej ankiety. Tutaj mam ulubionego piłkarza, no to teraz ja zrobię, naklikał tu 2 godziny, tak żeby on tam tych głosów zebrał odpowiednio dużo. To jest niemożliwe, prawda? Bo drugi raz już nie można wejść na tą samą ankietę. Natomiast tutaj tych mechanizmów zabezpieczających w przypadku tego portalu to akurat nie ma, jak Państwo widzicie. I ja mogę wejść, ja mogę tam wypełnić, mogę wypełnić to częściowo, mogę wejść w wyniki, mogę wypełnić, bo wczoraj też próbowałem tą ankietę wypełniać. Proszę Państwa, ja dzisiaj drugi raz w nią wszedłem, prawda? Czyli nie zapamiętuję mojego adresu IP w tym momencie, tak żeby mnie to uniemożliwić i napisać grzecznie, już dziękujemy, już wypełniłeś tą ankietę. Także no warto na takie kwestie zwracać uwagę. No zobaczmy, co tu... Tak? Jak wyglądają wyniki, które otrzymuje badający? Czy to są wyniki surowe, czyli wyniki poszczególnych ankiet? Czy otrzymuje te wyniki zbiorcze? Tak samo? Zleceniodawca powinien otrzymywać je w postaci pliku danych, gdzie rekordy odpowiadają badanym osobom. Tak, żeby można było wykonać na tym analizy, na przykład, prawda? Bo żeby zobaczyć na przykład, czy mężczyźni, bo tu są same tak zwane marginesy podane, czy frekwencje, jak to badacze nazywają, czyli i ile było odpowiedzi każdego rodzaju. Jeżeli tam była lista zawierająca kobiety i mężczyzn, dwie płcie, no to w tym momencie trzeba było kliknąć jeden albo drugi guzik, no i tutaj mamy tą liczbę kliknięć zliczoną, prawda? 265 razy kliknięto na guzik kobieta, a 249 wybrano guzik mężczyzna. Wcale, ja mówię o tym, co ludzie zrobili, prawda? To wcale nie daje pewności, że to rzeczywiście tyle kobiet odpowiadało i tyle mężczyzn. No to. Nie, kilka razy nie, dlatego że to dopiero jest zliczane, wydaje mi się, w momencie, gdy cała ankieta zostaje wypełniona. Tutaj.
Tutaj to, że przerwać można, to bardzo dobrze, wypełnianie ankiety. Tak powinno być, tylko że system powinien wrócić do tego miejsca, w którym się przerwało wypełnianie, prawda? I ankieta dopiero po wypełnieniu w całości, ona powinna dopiero być przesłana na serwer. Co można sprawdzić, bo tutaj jest liczba osób, których ankiety są na serwerze zapisane. Wystarczy zobaczyć, czy zawsze tam jest 514. Jeżeli zawsze tam jest 514, to znaczy, że nie było takich ankiet częściowych. Znaczy, system nie pozwala na wysłanie ankiety częściowo wypełnionej tutaj. Ale proszę zobaczyć, no jak tutaj jest z tym targetem, czy z tą próbą. No to jest niestety wada ankiet internetowych, o której pewnie nie będziemy mieli okazji sobie dużo porozmawiać. Dlatego, że nie będzie na to czasu. Kolejne spotkanie będzie na temat doboru próby. Warto tylko w zasadzie zapamiętać, bo to jest ta ankieta internetowa, no, łatwy dostęp. W sumie no, dużo osób zgadza się wypełnić tą ankietę z różnych powodów, ale tutaj o reprezentatywności to trudno jest mówić. Prawda? No, może młodzi ludzie używają tych e-booków. Nie wiem. Może tak, może nie. Trudno powiedzieć. No w każdym bądź razie, jeżeli Państwo by nie o te elektroniczne czytniki pytali, tylko by Państwo pytali o cokolwiek, struktura wieku będzie mniej więcej podobna. Po prostu no, młodzi ludzie siedzą częściej w internecie i częściej wypełniają ankiety. No, co z tym można dalej robić? No, można spróbować to zważyć do struktury badanej populacji. W tym momencie to jest jedyne, co nam pozostaje. I głównie z wykształceniem wyższym korzystają od ponad roku z tych e-booków. Ho, ho, ho. I powyżej 15 15 książek przeczytali. I wszędzie jest 514, tutaj też jest 514, czyli ta podstawa. To jest to pytanie, gdzie można było tych odpowiedzi kliknąć, ile się chciało. Jak Państwo widzicie, ta aplikacja do prezentacji tych wyników, ona zawsze układa według częstości wyboru. To zawsze wyżej jest ta odpowiedź, która była częściej wybierana, nawet jeżeli z punktu widzenia takiego logicznego porządku, to ona powinna znaleźć się w innym miejscu, bo ona powinna się znaleźć tutaj, prawda? Tu powinna być pokazana. Natomiast ta aplikacja akurat tak układa, że według tych najczęściej wybieranych. No to jest taka estetyka, także to tak bywa różnie. Niektóre aplikacje robią tak, niektóre inaczej. Co my tam jeszcze dalej mamy? Najczęściej po polsku czytamy, no co się można dowiedzieć. Na przykład, że w języku niemieckim jedna osoba z tych, które były badane, przeczytała tą książkę. A równie dobrze mogła się pomylić. To jest tak na poziomie pomyłek jest, prawda? Że ktoś tam po prostu zaznaczył ten checkbox, nie ten, co chciał w tym momencie. Także to nie ma się co tam ekscytować. Być może nikt po niemiecku nie przeczytał książki. Skąd pochodziły te książki kupione? Jakie są zalety? Łatwość przechowywania. Szybkość w dostępie do nowych publikacji. Prawda? No takie rzeczy, które byśmy się spodziewali. Także no, ta ankieta internetowa nie daje wyników, które byłyby bez sensu, tylko jest problem, że nie bardzo wiemy, kto to byli nasi respondenci, prawda? Na ile oni są specyficzni w stosunku do badanej populacji. Co tu jeszcze fajnego możemy się dowiedzieć? Jakie wady mają? Wysoka cena? No tak. Ile godzin spędza na czytaniu książek elektronicznych? Marka czytnika, no to już są handlowe informacje. Jakie funkcjonalności są ważne? Zmiana wielkości i kroju czcionki. No tak, to jest dość ciekawe.
zmiana wielkości i kroju czcionki. No bo tego się nie da rzeczywiście zrobić z książką drukowaną. Zresztą ludziom się nudzi, jeżeli książkę muszą całą przeczytać. Tak, właśnie. Pokaż więcej odpowiedzi. A niekiedy jak jest... Bo lista tutaj z kolei w tej aplikacji to się wyświetla tylko do pewnego miejsca, ale możemy sobie ją zawsze wyświetlić dalej. I zobacz, to są jakieś pojedyncze wybory wszystko, prawda? Jeszcze nawet tych stron jest tutaj dużo. Więc chyba nikt się nie powtórzył, jeśli chodzi o to, co... No tu coś na początku, a nie, to jest ten czytnik. Nie pamiętam, 10 razy jest, no trochę nie pamiętam wpis, także on to po tekstach porównuje, to nie jest kodowane, to jest automatycznie analizowane, także tak to wygląda. Oczywiście badacz to może dostać i może sobie to zakodować, jeżeli na jakieś działy podzielić tą literaturę, na dziedziny, na cokolwiek, na kraj pochodzenia autora, no, w jaki tylko sposób sobie chce. Także tak wygląda ankieta internetowa. Myślę, że już sobie z niej wyjdziemy, bo omówiliśmy sobie wady i zalety. A teraz ja bym chciał Państwu z kolei zaprezentować badanie PIA, które stosuje właśnie taką technikę komputerowej ankiety, ale ono jest specyficzne. To jest taka PISA dla dorosłych, prawda? Jeżeli ktoś nie zna tego projektu. Proszę Państwa, w tym projekcie, bo to jest ten taki analfabetyzm komputerowy, między innymi jest badany. I to jest zrobione w ten sposób, że najpierw jest sprawdzane, czy badany w ogóle jest w stanie cokolwiek z komputerem zrobić. I z tego, co pamiętam, to chyba każdy ten komputer dostaje do łapy i tam na zasadzie, zresztą Państwo za chwilę zobaczycie, jakie są tutaj, jak wygląda ten test, który badany musi przejść. I dopiero w momencie, gdy badany ten test przejdzie, to dopiero dostaje test właściwy, gdzie rzeczywiście musi już coś zrobić, korzystając z tych aplikacji, z których normalnie ludzie korzystają, tam typu poczta, czy Excel, czy arkusz kalkulacyjny, czy edytor tekstowy. Także dopiero wtedy. Że jesteśmy w tej chwili w fazie wywiadu, w której nastąpi ten test. Ankieta w wersji komputerowej, zdaje się, trzeba wybrać myk. O. Ja się oczywiście odpowiednio przygotowałem tutaj, żeby plamy nie dać. Także to ja już wiem, jak to obsługiwać. I ten test dzięki temu przejdę. No tak. No więc badany musi już się umieć posłużyć myszą, prawda? Bo jeżeli tego nie, no to tego klawisza nie ma siły, żeby w inny sposób go uruchomić tutaj. O, to już jest bardziej skomplikowane. Muszę kliknąć na tego i użyć już klawiatury w tej chwili. Muszę wiedzieć nawet, gdzie jest M. Bo musi być M. No dobrze, to się udało. To było proste. No, teraz już się robi... No, więcej trzeba tutaj wykazać sprytu. Maj wybraliśmy. A tylko maj musimy wybrać, tak? Dobrze. Teraz musimy umieć przewinąć listę. Prawda? Nowa umiejętność. 27. Udało się. Przeciągnij notatkę z 28.5 na 27. Udało się.
I jeszcze musimy umieć wyróżnić tekst, czy wybrać w zasadzie. Co tam jest? Pogoda dzisiaj wieczorem, tak? Na temat zdanie. No to zdanie to rozumiem, że jest od dużej litery, która rozpoczyna, do kropki. Okej, przeszedłem test, proszę Państwa. Przeszedłem test. Czyli dalej będę wypełniał ankietę w wersji komputerowej. Teraz wchodzę w jeden z modułów. Tam są ćwiczenia matematyczne, problem solving jest i rozumienie tekstu. To jest chyba ten fragment, który dotyczy rozumienia tekstu. I no różne rzeczy będę musiał robić. Po prostu kawałek sobie tego zróbmy, tak, żeby Państwo mi coś zobaczyli, jakie już są te właściwe zadania. Gdybym, proszę Państwa, nie przeszedł tego tekstu, to ankieter ma przygotowaną ankietę papierową, którą da mi do wypełnienia. I będę musiał rozwiązywać podobne zadania, tylko że na papierze wtedy. Jeżeli tak jest. Także no tutaj jednocześnie, proszę Państwa, jest testowanych wiele możliwości. Ta formuła ankiety komputerowej, tej tak elektronicznej, jak to się mówi, czy komputerowej, ona pozwala jednocześnie rejestrować szereg dodatkowych informacji. Kluczową informacją są czasy reakcji, proszę Państwa, czasy wykonania zadań. Prawda? To jest bardzo dokładnie rejestrowane, mimo że tego nie widać, że coś takiego się dzieje. I co więcej, to jest, znaczy większość ludzi zrobi to dobrze, prawda? Tylko że tak na dobrą sprawę niekiedy wynikiem pomiaru jest czas, a nie to, czy się zrobiło dobrze. I teraz w badaniu próbnym PISA, które było robione w tym roku wiosną, był między innymi realizowany taki test, który nazywał się Reading Component. I to chodziło o... Ja nie jestem specjalistą w tej kwestii, natomiast chodziło o to, żeby sprawdzić umiejętność kojarzenia pewnych, czy szybkości kojarzenia pewnych elementów, które są ważne przy czytaniu tekstu. Tak mi się wydaje. Jeżeli Państwo znacie się na tym lepiej, to mnie poprawcie w tym momencie, o co tam chodziło. No, test był prosty. Na przykład była narysowana cyfra 2 i pod spodem były 4 słowa, prawda? Na przykład, nie wiem, 2, słoń, tam nie wiem, coś. Jedno z tych słów wizualnie przypominało to słowo właściwe. Już nie powiem Państwu, jak to jest, a pewnie tą ankietę bym tutaj znalazł również. To w trybie ankiety było realizowane. Tak samo, to znaczy ci uczniowie, tak jak w PISA, dostawali te zeszyty, no i w tym momencie oni mieli właśnie zakreślać odpowiednie słowo. No, bardzo proste, prosty rysuneczek i 4 słowa pod spodem, wybrać właściwe. Prawda, tutaj. Tu chodziło tak na dobrą sprawę o czas reakcji. I w momencie, gdy nie mamy możliwości, dlaczego o czas? Dlatego, że to miało być wykorzystane właśnie jako link do badania, jako te itemy linkowe, do badania pijak. Tutaj. I w tej sytuacji, jeżeli tutaj jest wynikiem, powiedzmy w tym pytaniu, czy w jakimś innym zadaniu, jeżeli wynikiem jest czas reakcji, no to można za pomocą komputera łatwo go określić. W momencie, jeżeli ci uczniowie wypełniali materiały papierowe, no to co trzeba było zrobić w takiej sytuacji? No to specjalne szkolenie, na szczęście w Rzymie, no ładne miejsce. Dobrze. No i tak, i teraz po pierwsze instruktor prowadzący test nie może robić go z większą liczbą niż z 3 uczniami naraz. Po drugie, zeszyty zadań były tak ułożone, że co jakiś czas miały taką stronę z napisem koniec rozdziału, któregoś, tak, poprzek.
tej strony. I jak uczeń zobaczył coś takiego, tak był instruowany na początku, to od razu miał rękę podnosić do góry w tym momencie. I wtedy ten instruktor, który tutaj miał stoper, starał się zapisać, czas dokładny zanotować, kiedy ten uczeń podniósł tą rękę, prawda, że on tam zakończył rozwiązywanie zadań z rozdziału na przykład siódmego w tym momencie. Także i on w tym momencie, tak, już nie czekał dalej, tylko robił ten kolejny rozdział, więc ten instruktor jeszcze musiał kojarzyć, który on rozdział robi, żeby tu właściwie wpisać ten czas i tak dalej. Także no to w sumie dosyć kosztowne badanie prowadzące do, stwarzające możliwości popełnienia błędów tutaj przy zapisie tej informacji, ale no nie było, proszę Państwa, innego wyjścia. Właśnie ta technika elektroniczna daje nam takie możliwości, których niestety technika papierowa nam nie daje w tym wszystkim. Więc no prędzej czy później będziemy musieli z tego korzystać. Ja teraz tutaj kawałek, mimo że wchodzimy na czas przerwy, ale to potem sobie skrócimy ewentualnie tą drugą część. Natomiast kawałek chciałbym, żebyśmy sobie przeszli przez to. Dlatego, że tutaj też że są dwie takie dosyć istotne sprawy. Mianowicie proszę zwrócić uwagę na stylistykę. To wszystko jest taka emulacja, jak to się nazywa, prawda? Tych systemów. Tu zaraz będzie emulator poczty elektronicznej. To Państwo zobaczycie, jak to wygląda śmiesznie. Prawda? To zostało napisane tam w języku Java. No, niby to ten sam język, ale co tam się pisze, szereg rzeczy, ale to jednak no, pewne tam okienka były pisane jakoś inaczej, troszeczkę inaczej wyglądają, prawda? Zwłaszcza w tych nowych wersjach systemu. No, w związku z tym to też jest jakąś taką barierą tutaj, którą trzeba brać pod uwagę, że jednak to nie jest to samo, prawda? My nie testujemy tak na dobrą sprawę, jaką badany ma sprawność w korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego w tym momencie. No zaraz są, zobaczycie. Sami, dobrze. Numer podany w tym ogłoszeniu. Aha, jeszcze jedna rzecz, na którą też Michał Sitek mi zwrócił uwagę, a nawet jakoś to umknęło mojej uwadze, ten problem. Mianowicie on trudność testu jest w stanie dobierać, dalszych kroków jest w stanie dobierać w zależności od tego, co ja zrobię. Jeżeli ktoś chce się pobawić tym, bo to jest fajne rzeczywiście, to jest to pouczające, w jaki sposób działają tego typu narzędzia, jakie tu są możliwości, to u informatyków jest to dostępne i to można sobie tam pójść, poprosić, a oni to wtedy włączą, no bo to musi być odpalone z tego, z oddzielnego pena, dlatego że ten system tutaj siedzi na tym penie. Także no, najlepiej jest to robić na ich komputerach, dlatego że jak się zrobi to na swoim, to potem ten państwa może być już nie do użytku. Zresztą tutaj trzeba wejść, zanim się system uruchomi, także to jest w sumie... Dzisiaj rano tym się prawie nie udało, już myślałem, że będę do nich leciał. Jeszcze raz. No dobra, ten numer telefonu sobie tutaj jakoś... O, tu wystarczy nacisnąć, kliknąć myszką, on się zaświetla cały. Dobrze, teraz w ogłoszeniu o pracę zaznaczyć liczbę dodatkowych pracowników, która poszukuje firma. No, tutaj już kliknąłem, to tylko jedna cyfra mi się zaznaczyła. Muszę kliknąć dwa razy. Dobrze. Teraz wyniki wyborów. Zaznaczyć informację, który z kandydatów zdobył najmniej głosów. Najmniej, no to ten, no. Tu już muszę przejechać tą myszką, jak Państwo widzicie. W pierwszym tym wystarczyło, jak kliknąłem. Jaka była łączna liczba głosów oddanych w tych wyborach? Ale teraz bardzo ciekawe polecenie. Posługując się klawiaturą numeryczną, prawda? A gdzie ja tu mam klawiaturę numeryczną? W tym momencie na notebooku, prawda? Tu jest problem, czyli to tak nie do końca jest wszystko dobrane do tego. Ja nie przełączyłem w tej chwili na klawiaturę numeryczną. Zaraz, muszę to jeszcze sumować. No to jest
Łączna liczba głosów oddanych w tych wyborach. No to rozumiem, że 229, tak? To dość łatwo policzyć. To teraz spróbuję nacisnąć literę K. Zobaczymy, co się stanie. Nie mam przełączonego na klawiaturę numeryczną. Nic. Spróbujemy przełączyć w takim razie. Aczkolwiek ten notebook nie ma nawet lampki. A nie, może i tutaj ma tą lampkę rzeczywiście. Też się nic nie dzieje. Ciekawe. O, spróbujemy teraz. Tylko, że wyłączę klawiaturę numeryczną. Tak, wyłączoną mam. Mam kursor tam w okienku. I spróbujemy nacisnąć literę K. Nic się nie dzieje. Prawda? Czyli tutaj w momencie, jeżeli to jest realizowane na notebookach, no to powstaje dodatkowy problem. I ankieter powinien wiedzieć, osoba prowadząca test z badanym, powinna wiedzieć, jak ma reagować. Bo teraz tak, no badany po pierwsze, no może spróbować skorzystać z tych, z tej klawiatury, z tej części klawiatury, gdzie są cyfry. Prawda? To może być jedna reakcja. Polecenie jest posługując się klawiaturą numeryczną. I w tym momencie my musimy wiedzieć, jak tutaj reagować, prawda? Co tu można, co nie można. I to, jeżeli Państwo tego typu testy robicie, ankieterzy muszą być perfekcyjnie pod względem przeszkoleni. Bo to już nie jest prosty problem. Prawda? Litera K mi nie wchodzi, no. Natomiast zobaczmy, czy wejdzie klawisz, który ma dwójkę i małpkę na górze. Wchodzi w tym momencie, prawda? Czyli dopuszczone są klawisze, które zawierają cyfry w dolnym rejestrze. Natomiast klawisze z klawiatury numerycznej, jeżeli ona nie jest włączona, nie uruchamiają się. W tym momencie nie wywołują reakcji. Jeżeli włączę klawiaturę numeryczną i nacisnę klawisz K, to w tym momencie wchodzi mi cyfra tutaj. Także na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. No to jest proste zadanie. Znowu tą klawiaturą numeryczną, ale my wiemy, że tak naprawdę możemy tą klawiaturę cyfrową, jak się nazywa, czyli ten rejestr klawiszy, który zawiera cyfry. Możemy, ile tu tego jest? Po 24, tak jak piwo się u nas pakuje, tak? Dobrze. Czyli 48. Dobrze mówię? Dobra. I teraz dodatkowa ta kwestia. Jeżeli zaczniecie Państwo naciskać klawisze, nic się nie dzieje. Prawda? Trzeba kursorem wjechać w to okienko. Też zadanie, które jest nieokreślone. To wszystko i teraz pytanie, czy ten ankieter ma na to, znaczy podpowiedzieć badanemu, czy respondent sam ma na to wpaść, bo inaczej nie wykona zadania. To też nie jest takie proste, jak Państwo widzicie z tymi, z tym elektronicznym testem. Tak. Ile czasu zostało do odlotu samolotu? No też się nic nie robi, tak na dobrą sprawę. Jest godzina 10:55. Dokąd? Do Londynu, tak? Gdzie ten Londyn? Ja też to robiłem, także to mniej więcej wiem. 10:55 to 50 minut zostało, czyli tak. To ile to mamy? 0 godzin? O, coś mi nie wyszło. Ciekawe. A, bo mam włączoną numeryczną z kolei. 0 godzin i ile tam powinno być? 50 minut. Dobrze. Ciekawsze te zadania będą, gdzie trzeba będzie korzystać z kilku aplikacji naraz. Zobaczycie Państwo, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest jakiś taki dodatkowa instrukcja, tak jak Państwo widzicie, tak jak w ankiecie papierowej, prawda? Muszą być przed zadaniami dodatkowe instrukcje. O, tutaj jest jeszcze dalsza część instrukcji, że jak strzałkę, to wstecz, jak tą strzałeczkę w prawo, to do przodu. Wszystko się dowiemy. Aha, i tutaj już ja kliknę, że już tego zadania nie chcę dalej rozwiązywać, nie będę mógł wrócić do tego zadania. Dobrze, wszystko to przeczytałem. Teraz znowu mała przerwa. Ja myślę, że czas zapoznania się z tymi instrukcjami też jest parametrem, który jest tutaj badany. Także mamy między tymi pewnie
znaczkami OK, to prawdopodobnie też jest pomiar i też jest to mierzone w jaki sposób, czy badany rozumie instrukcję, prawda, samą instrukcję. Teraz środowiska, tu kolejna część instrukcji mamy. No dobrze, przejdźmy do zadania. To cały czas jest instrukcja. No i dwa rodzaje pomocy. I potem prawdopodobnie to jest sprawdzane, na przykład czy respondent, czy badany korzysta z właściwej pomocy. Dobrze, już to bardzo szybko przeczytałem, jak Państwo widzieli, ale się z tym wcześniej zapoznałem. Miałbym na pewno dobry wynik na czytanie ze zrozumieniem instrukcji. I to już się zaczyna taka, gdzie to rzeczywiście coś trzeba zrobić. Na razie pracujemy z jedną aplikacją, to jest poczta. Aplikacja obsługująca pocztę. I teraz to jest rzeczywiście, no ja w pierwszej chwili szczerze mówiąc zgłupiałem, bo ja w ten sposób nie porządkuję poczty, prawda? Ludzie różnie robią, niektórzy w ogóle jej nie porządkują. Tutaj, a to niestety trzeba. Proszę Państwa, do tych folderów trzeba, z tych folderów trzeba skorzystać. Prawda? Z przyjemnością przyjdę na przyjęcie. Tomczyk, tak? Trzeba go w tym momencie do tego folderu przeciągnąć. Zobaczymy teraz, co Izabela Kos napisała. Nie będziemy mogli przyjść. No to tu. Narodowy Bank Polski nas nie interesuje. Natalia Pawlikowska, przyjdziemy, no ale może zobaczmy. Tak, rzeczywiście przyjdą. I Alina Borowik. No to nie dotyczy. Z tymi, co nie dotyczy, to chyba nic nie należy robić, prawda? Także. I teraz tutaj jest ta informacja, że już dalej nie będziemy mogli wrócić. No prawdopodobnie trudność zadania dobierze dalszego. Jeżeli bym sobie z tym nie poradził, to pewnie wymyśliłbym jakieś inne zadanie. Natomiast tutaj jest kolejne zadanie i co więcej, w tych folderach, w których ja już tam przeciągnąłem, to tam zostało. Teraz tak, zorganizować foldery poczty, czyli tutaj to może przyjść, ja muszę tutaj utworzyć nowy podfolder, prawda? I tutaj, nie wiem, nazwę go jakkolwiek, prawda? Powiedzmy, z noclegiem. Niestety ta klawiatura to nie ta, co ja używam ją. Z noclegiem. Wybierz lokalizację folderu. Czyli tutaj ma być. I tutaj znowu, jeszcze raz zrobimy sobie nowy folder. Bez noclegu. Na przykład. I teraz tak, też sobie ustawimy do tego samego. O! I tak w tym momencie to mamy. Proszę zorganizować foldery poczty, tak można na bieżąco śledzić, kto potrzebuje i uporządkować odpowiedzi. Prawda? Uporządkować odpowiedzi. Czyli rozumiem, że jesteśmy... Aha, to nie jest. To w odbiorczej cały czas jest. No dobrze. Luisa Kowalik, zobaczymy. Bardzo jest miło otrzymać zaproszenie. No tak. Czy możesz polecić, gdzie moglibyśmy przenocować? Czyli... przenocować, czyli to jest do gości, którzy z noclegiem, tak? W tym momencie dobrze mówię, tak. Kto potrzebuje noclegu? Dobrze. Czyli do Luizy Kowalik dajemy tutaj. Gawronik. Moja siostra mieszka blisko, więc będę u niej zatrzymać się na noc. Czyli bez noclegu, tak? Nie mamy problemu. Tutaj. Bratkowski. Zostaniemy na dwie noce. Namiary na miejsce. Dobra.
z nocleniem. Paweł Laskowski. Dziękuję za zaproszenie. Będę musiał wyjść wcześniej. To bez noclegu. Renata Barska też nie przeczytaliśmy. Chcę, dobrze, z noclegiem. Fajnie. Także nie wiem, czy to się Państwu wydało trudne? Nie. Też tak porządkujecie pocztę? Nie, w ogóle. Ale w każdym razie polecenie okazało się jasne, tak? To znaczy, powiedzmy... No to jest analfabetyzm dorosłych, tak jak PISA. Także to po prostu, czy oni po pierwsze umieją czytać, pisać, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, czy umieją korzystać z urządzeń elektronicznych. Też taki analfabetyzm, tak, komputerowy. Plus umiejętność przeciągnięcia tego w jakieś miejsce, stworzenia katalogu i tak dalej. Tak, także ten, także tak to wygląda. Tutaj jest z kolei, no może tak wszystkiego to nie będziemy sobie tutaj robić, ale tu jest akurat przykład, gdzie trzeba skorzystać z dwóch aplikacji. Aplikacji, która obsługuje w tym wypadku internet i arkusza kalkulacyjnego. No mówiąc inaczej, tutaj trzeba uporządkować to, bo też ja szczerze mówiąc, bo to jest takie zadanie polega na tym, że tu brakuje jednej pozycji, ile jest płyt, na których jest muzyka bluesowa w tym sklepie. Ja szczerze mówiąc, to bym ten problem rozwiązał po prostu licząc sumę, prawda, za pomocą odpowiedzi. Natomiast oni to rozwiązują za pomocą, znaczy to, czego oni oczekują, to jest rozwiązanie polegające na tym, że każą uporządkować te wszystkie, posortować te wszystkie płyty. O, można posortować tą listę. Sortuj według gatunek muzyczny. I teraz czy rosnąco, czy malejąco. Ten blues to ma 7000 kod, czyli możemy sobie to zrobić malejąco. No i fru. Nie, blues miał co innego. Blues miał najmniej, tak? Tak, najmniejszy symbol. Czyli jeżeli już nie chcę tam odejmować od siebie tych wierszy, no to mogę to posortować rosnąco. O. I teraz mam od 1 do 8, czyli jest 8 płyt z muzyką bluesową. Przechodzę do sieci. Tutaj muszę tego typu okienko jeszcze umieć obsłużyć, ale pewnie mogę wpisać. No i prześlij, wykonuję operację. Dalej, no dalej to jest chyba to w tym momencie. Tak. Także ten. Tutaj jest z kolei analiza informacji, czy te informacje są prawdziwe, przydatne i tak dalej. Trzeba po prostu ocenić informacje znalezione przez wyszukiwarkę pod względem ich wartości merytorycznej. Także to są proszę Państwa tego typu zadania i to nieraz się korzysta z jednej aplikacji, w tym momencie tylko z jednej aplikacji korzystamy. Niekiedy z kilku aplikacji, także tak to wygląda. Możemy jeszcze sobie wejść, bo z tego można na szczęście wyjść. I to wtedy się nie zapisują te odpowiedzi. Natomiast jeszcze powiedzmy ćwiczenia matematyczne. Potem jeszcze jest problem solving i matematyczne. Ponieważ ta PISA jest tą wiodącą dziedziną, znaczy jako wiodącą dziedzina w tym roku matematyka, to możemy zobaczyć, Maria Grabowska ma z kolei otwarte na tej części testu, która dotyczy tej matematyki z tego. Aha. No to Państwo tak jak widzicie tutaj klawiaturą numeryczną, czyli rozumiem, będziemy mogli skorzystać ze zwykłych cyferek, tylko musimy tu kursor wprowadzić. Zawiera 105 świeczek. No to ile tych wersji jest? 3, prawda? No bo tu jest 5 na 7, czyli 35 jest w warstwie. No to warstwy powinny być 3. Ja to wcześniej robiłem, prawda?
Państwo się nie przejmują. Ile kilogramów waży łącznie 500 opakowań świeczek, tak? 1,5 kilograma jedno, no to chyba 750. No, czyli tego typu, jak Państwo widzicie... Co, źle podałem? O, czy masz zdrową... Body Mass Index, prawda? Stary wskaźnik wymyślony w XIX wieku przez Adolfa Quetelet, belgijskiego statystyka, matematyka, astronoma i stosowany do dzisiaj szczególnie chętnie w badaniach komercyjnych. No, także tutaj trzeba dokonać, mężczyzna waży 90 kg, a jego wzrost to 180. W której strefie wagi znajduje się ten mężczyzna? A co ja mam zrobić? Nacisnąć, tak? Chyba. 180 mamy tu, a waga 90 kg. To w sferze nadwagi, ale nie dłużej, tak? Tutaj. Dobrze? No spróbujemy nacisnąć. O, to tak się robi. No tak się tak zrobiło, fajnie. No i teraz tak. No i potem mamy następne... Także tego typu zadania są, proszę Państwa, w tej części matematycznej. To ja mogę z tego jeszcze raz wyjść i jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak wygląda problem solving. To Paweł Borowski z kolei ma ten problem solving. Ciekawe, gdzie on jest. Tu jest Paweł Borowski. Myk. Nie, no to już byliśmy w tym. Nie wiem, czy to był problem. Może to był problem solving. Może i trafiliśmy. Tak, bo tamten być może był test dotyczący rozumienia tekstu. A potem rzeczywiście dopiero później weszło nam w to. To może być już problem solving. Także no tu prawdopodobnie można też wiele innych znaleźć. Ja nie przeglądałem całości, bo i tak mnie to pół dnia się zastanawiałem, jak to zrobić. No, nie jestem chyba taki biegły w tych zadaniach jak Państwo. Chyba w tym pijaku to ja bym słaby wynik uzyskał. Bo rozumiem, że jestem w stanie rozwiązać to dobrze, ale tutaj cały czas cyka zegar w środku, prawda? I no, tego nie jestem w stanie przeskoczyć. Ja nie potrafię tego oszukać. No niestety, także profesor to kiepski rezultat, proszę Państwa, w tym badaniu. Także tak to wygląda, takie możliwości to daje. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby jeżeli Państwo będą mieli chwilkę czasu, po prostu zerknąć do tego badania, tutaj pobawić się tym trochę. Zobaczą Państwo, jakie są możliwości, prawda, bo wtedy mają mniej więcej Państwo o tym wyobrażenie i są w stanie jakoś przełożyć to ewentualnie na własne zadania, które Państwo no, zapewne będziecie również układać tutaj. No bo to układanie tych zadań jest takie modne tutaj, jak mówiliśmy ostatnio na zebraniu, no nie ma chętnych do układania zadań, prawda? A tutaj Państwa jest tyle, w związku z tym ja myślę, że pewnie można wykorzystać, ale żeby ktoś miał fajne pomysły, jak te zadania powinny wyglądać, to powinien się zapoznać z tym, co inni zaproponowali tutaj. To badanie PIAC, to było badanie próbne, pochodzą z badania próbnego ta aplikacja, to w tym momencie jest to świetna okazja do tego właśnie, żeby zobaczyć, jak tego typu elektroniczne narzędzia pomiarowe są, takie elektroniczne ankiety, one są konstruowane. Także ja myślę, że warto, bo my to wszystkiego nie jesteśmy w stanie obejrzeć, jak to wygląda. Natomiast no Państwo tam poświęciwszy określoną ilość czasu, to będziecie w stanie to zrobić. Ten cały sprzęt oni chętnie udostępniają, to można sobie siąść przy stole i to wszystko obejrzeć. Zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy po tym spotkaniu dotyczącym testów,
no to bardzo trudno jest w ogóle znaleźć tego typu materiał. Dlatego warto korzystać, no bo tak jak rozmawialiśmy, ja byłem sam ciekaw właśnie na przykład, dlaczego układając w Polsce testy nie przenosi się rozwiązań amerykańskich. Najlepiej z firmy Education at Test Service, która jest no, pionierem w ogóle tego typu rozwiązań na świecie. Tam się w zasadzie cała teoria pomiaru wywodzi się stamtąd. No, nie można z tego skorzystać, bo to wszystko jest utajnione. Prawda? Jest utajnione no, w dobrej wierze, tak na dobrą sprawę, dlatego że chodzi o to, żeby nauczyciele w szkołach amerykańskich po prostu nie wchodzili na tą stronę, nie brali tych rozwiązań, zamiast uczyć dzieci, to tylko by cały czas im to serwowali. Rozwiązujemy to. Potem osiągnęłyby te dzieci z pewnością doskonałe rezultaty na jakimkolwiek teście, który ten ETS by zorganizował. No ale oczywiście nie jest to miarodajne, a powinno być miarodajne z tego powodu, że jak Państwo pewnie wiecie, w Stanach Zjednoczonych obowiązuje od 2002 roku program No Child Left Behind. Prawda? I ten program polega na tym, że jest taka gradacja, znaczy jest pewien okres wyznaczony i tam w tym okresie dzieją się różne rzeczy. Licznik zaczyna bić w momencie, jeżeli szkoła osiągnie wyniki, które zostają ocenione, znaczy jeżeli uczniowie tej szkoły osiągną w tych testach wyniki takie, które zostaną ocenione, że nie ma niezbędnego przyrostu wiedzy tych uczniów. To się jakoś po angielsku nazywa, ja nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywa. No więc to na początku, no to w pierwszym roku tam nic złego się nie dzieje, tylko informuje się o tym rodziców, prawda, że ewentualnie komuś się nie podoba, to może dziecko zabrać ze szkoły. No ale potem w drugim roku już jest gorzej, w piątym roku szkoła jest rozwiązywana. Po prostu nauczyciele i dyrektor są zwalniani wszyscy w takiej sytuacji. Także no, to jest taki dosyć no, towar strategiczny, można powiedzieć, w tej sytuacji, dlatego że ten dyrektor, któremu grozi to zwolnienie, no bardzo chętnie by się dorwał do tych testów. I to jest między innymi powód, dlaczego tych zadań nie można znaleźć. Do nich nie ma łatwego dostępu w tym momencie. Więc żeby je po prostu układać, żeby mieć jakieś fajne pomysły, żeby móc jakoś wspomóc, prawda, tutaj naszą oświatę właśnie w tym przygotowywaniu dobrych zadań, dobrych testów, no to warto oglądać to, co można obejrzeć. A to jest jedna z takich możliwości, że rzeczywiście można to obejrzeć, można to zobaczyć. Także teraz to już chyba zrobimy przerwę.